Dzień dobry Państwu, serdecznie dziękuję za zaproszenie i za wprowadzenie. Temat jest trudny, czasu jest mało, no ale dzięki wspaniałemu wykładowi pani profesor Barcikowskiej będzie mi o wiele łatwiej przedstawić to, co planuję, czyli poznawanie mózgu, zaburzeń neurologicznych za pomocą atlasów. Atlasów, czyli map mózgu. Te mapy już konstruuję od wielu, wielu lat, są stosowane w około 100 krajach świata, 67 firm i instytucji zrobiły licencje, setki tysięcy pacjentów było leczonych dzięki tym mapom. Oczywiście ja będę Państwu mówił o tych mapach z punktu widzenia edukacji. Czyli moja prezentacja pokrywa, dlaczego zajmujemy się mózgiem, krótkie wprowadzenie do mózgu, budowa, funkcje, choroby mózgu i przyszłość neuronauk. Czyli będzie to podróż przez piękny mózg, struktura, funkcje, głównie dysfunkcje. Dlaczego zajmujemy się mózgiem? Bo mózg ludzki to najbardziej skomplikowany żywy organ, prawda? XXI wiek to wiek mózgu, wiek umysłu. Badania mózgu będą następną olbrzymią falą po badaniach, po podboju kosmosu. I to jest olbrzymia szansa rynkowa, jak żeśmy już słyszeli, społeczeństwo się starzeje. 1/3 dorosłej populacji świata cierpi na choroby neurologiczne. Choroby te są najczęstsze, 13% wszystkich chorób i jest wysoki, stale wzrastający koszt chorób neurologicznych. Krótka historia mózgu. Zaczęło się od fizyki, chemii, biologii, neurologii. Wszystko 13,6 miliarda lat temu. Po 10 miliardach pojawiły się pierwsze komórki i komórka była perfekcjonowana przez około 3 miliardy lat, zanim powstały organizmy wielokomórkowe, zanim powstały mózgi. I można powiedzieć, że mózg był kształtowany przez około 600 milionów lat. Człowiek, nowoczesny człowiek pojawił się bardzo niedawno i gdybyśmy policzyli, że Ziemia tylko trwa 24 godziny, to człowiek istnieje zaledwie 77 sekund. Jak żeśmy słyszeli, mózg jest bardzo złożony, jest najbardziej złożony żyjący organ. 100 miliardów neuronów, trylion połączeń, 10 trylionów molekuł, 10 do miliona układów neuronowych, to wszystko jest modulowane przez około 100 środków chemicznych neuroprzekaźników. Co to znaczy? Znaczy liczba neuronów w jednym mózgu równa się liczbie gwiazd Drogi Mlecznej, 100 miliardów. Liczba połączeń 100 mózgów równa się liczbie sekund, jakie upłynęły od wielkiego wybuchu. Gdybyśmy zaczęli liczyć, byśmy doszli 13,6 miliarda lat temu do tyłu, do tego czasu. Ale popatrzmy na to. Liczba cząsteczek w elementarnym wszechświecie, jakie obserwujemy, jest 10 do 80. Natomiast liczba układów neuronowych 10 do miliona. Jest to po prostu niewyobrażalne. Dlatego niektórzy twierdzą, gdyby nasze mózgi były wystarczająco proste do zrozumienia, to nie bylibyśmy wystarczająco inteligentni, aby je zrozumieć. Ja próbuję badać ten mózg, obrazować ten mózg za pomocą atlasów. Tu mamy, być może jeszcze warto więcej światła przygasić, jeśli Państwo pozwolicie, może będzie jeszcze lepiej widać, bo to będzie sporo obrazków, właściwie same obrazki. Mamy obrazy z rezonansu magnetycznego 1,5–3,7 Tesla. Te wszystkie obrazki zostały połączone w model trójwymiarowy mózgu, który zawiera w tej chwili około 3000 trójwymiarowych elementów, anatomia ogólna, kora, jądra głębokie i tak dalej. Ja to wszystko będę Państwu pokazywał, żebyście się troszkę tej anatomii nauczyli. Będę używał dwa atlasy. Jeden to jest atlas anatomiczny, drugi jest atlas chorób neurologicznych, wydane oba przez TIME w Nowym Jorku. Co najważniejsze, ten atlas anatomiczny jest dostępny publicznie. Jak Państwo pójdą na moją stronę www.wiesławnowiński.com, ten atlas jest darmowy. Czyli to, co będę pokazywał teraz, to będzie piękny mózg, połączenie medycyny, nauki i sztuki. Mózg został zbudowany z elementów jak z klocków Lego, czyli Państwo widzicie pień mózgu, biała materia, naczynia, kora mózgowa, czaszka i tak dalej. Czyli zanim przejdziemy do funkcji, pobawmy się troszkę tym mózgiem.
Zaraz zobaczymy. Jeszcze raz spróbujmy go przełączyć. Duplicate. Troszkę zmieniło rozdzielczość. Będzie gorzej pokazać, bo rzutnik po prostu zmienił mi rozdzielczość. Ale tym mniej. Czyli pierw spróbujmy poszukać, gdzie mamy ten mózg. Prawda? Czyli usuwamy. Mamy głowę, usuwamy skórę, usuwamy mięśnie, mamy naczynia, czyli usuwamy zewnątrzczaszkowe arterie i żyły. Mamy jeszcze gruczoły, usuwamy gruczoły, usuwamy nerwy czaszkowe. Możemy troszkę otworzyć czaszkę. Prawda? I widzimy, tu mamy w środku już mózg. Usuwamy czaszkę. Kręgosłup. Układy. Właściwie widzimy mózg. Możemy jeszcze usunąć naczynia, czyli żyły, arterie. No i właściwie mamy naszego dzisiejszego bohatera. Czyli my. Jak jest mózg zbudowany? Mózg jest zbudowany następująco. Jest pień mózgu. No, niech się troszkę pokręci. Mamy mózg i mamy półkulę. Lewą i prawą półkulę mózgową. Cztery główne elementy. Jak widzimy, powierzchnia mózgu, czyli tak zwana kora mózgowa, jest pofałdowana i dzięki temu pofałdowaniu powierzchnia tej kory jest o wiele większa. Właściwie 2/3 całej powierzchni jest ukryte w tych fałdach. Dla porównania, mysz w ogóle ma mózg niepofałdowany, a natomiast delfin o wiele bardziej pofałdowany niż człowiek, także musi tam być sporo inteligencji. Mimo że ta powierzchnia wygląda w sposób skomplikowany, są pewne tutaj wzory, które łatwo jest zaobserwować. Mianowicie, jak widzimy, ta powierzchnia ma takie górki i dołki. Te dołki w języku polskim, czyli to są tak zwane bruzdy, natomiast te górki nazywają się zakręty. To może oczywiście być zakręt, ale tutaj to nie przypomina zakrętu, tym niemniej taka jest nazwa. No i teraz możemy sobie to pokolorować, prawda? I wtedy jest bardzo jasny podział. Mianowicie tu jest taka centralny sulcus, czyli bruzda. I ona dzieli nam korę na korę czołową. A tu jest kora parietalna, czyli po polsku to będzie ciemieniowa, prawda? Tu mamy temporalną, po polsku znowu będzie kora skroniowa i oksypitalną, czyli po polsku, bo to jest oczywiście produkt, który jest na cały świat, także jest potyliczna. Czyli mamy cztery takie płaty. Oprócz tego jeszcze jest płat tak zwany brzeżny, czyli limbiczny, on jest tu w tym obszarze. Jednym i szóstym płatem to jest tak zwana wyspa, która tu jest schowana, ale my możemy sobie wziąć i troszkę ten mózg sobie przyciąć. O, i widzimy, że tutaj jest obszar płata wyspowego. Teraz każdy z tych płatów jeszcze dzieli się też na zakręty, czyli możemy sobie dokonać takiego podziału. I one też są w miarę regularne, czyli płat czołowy dzieli się na zakręt górny, dolny i środkowy. One są dzielone w ten sposób, że między nimi są bruzdy, czyli znowu bruzda górna, bruzda tutaj dolna.
I tak samo inne płaty, jest ta sama struktura, czyli znowu tu mamy górny, środkowy i dolny. I teraz tak. I teraz tak. Kora właściwie to jest taka warstwa neuronów, która zajmuje około grubości 2-3 mm. A pod nią znajduje się biała materia. Tu mamy białą materię, czyli tu mamy neurony, może to tak, żeby. Czyli tu w korze mamy neurony, a pod nią mamy aksony, które łączą te neurony i łączą różne części mózgu i nie tylko. Czyli ta biała materia, to ona się składa z wiązek, z dróg nerwowych, które sobie możemy tu wyświetlić. I, czyli tu mamy połączenia wewnątrz mózgu. I mamy trzy główne typy, czyli mamy połączenia asocjacyjne, kojarzeniowe, które to połączenia są w ramach tej samej półkuli, czyli różne części mózgu ze sobą się tak samo. Mamy połączenia między półkulami, są tak zwane spoidłowe, tu jest spoidło wielkie, mamy jeszcze przednie i tylne, czyli półkule między sobą dyskutują, bo każde ma różną funkcję, o czym będziemy mówili. A oprócz tego mamy jeszcze projekcyjne, czyli w tym przypadku informacja z kory przechodzi do głębokich jąder, tutaj, albo jeszcze dalej przechodzi do pnia mózgu i dalej poprzez rdzeń kręgowy, tu mamy rdzeń kręgowy, przechodzi dalej do całego ciała. Jeśli chodzi o jądra głębokie, to mamy jądra podstawne i tu mamy kodeit, czy to po polsku będzie ciało chyba ogoniaste, putamen. To są, mówię, nazwy angielskie albo łacińskie. I mamy jeszcze tutaj ciało tego globul pallidus. Gałka blada, dziękuję bardzo. Oprócz tego mamy jeszcze hipokamp i jeszcze mamy ciało migdałowate. I tu jeszcze mamy hipotalamus, czyli podwzgórze i wzgórze bardzo istotny ten obiekt, będziemy o nich wszystkich mówili. Czyli teraz ten mózg oczywiście musi być jakoś zasilany i zasilanie mózgu jest za pomocą naczyń. Mamy naczynia wewnątrzczaszkowe i zewnątrzczaszkowe. Tych naczyń tutaj mamy około 1300, najmniejsze ma 80 mikronów. Także widzicie Państwo, to jest bardzo skomplikowana sieć, ale z drugiej strony szalenie też regularna. I dalej do tego dochodzą naczynia zewnątrzczaszkowe. Arterie, żyły, czyli tu od łuku aorty nasz mózg jest zasilany. Czyli to byłaby taka bardzo szybka wycieczka po mózgu. Czyli kontynuujemy nasze slajdy. Jeśli to możemy zamknąć. Czyli co, przełączy nam się? Znowu musimy go. Przełączył się, dobrze. Czyli jakie są funkcje mózgu? Mówimy, że świat jest piękny i tu mamy świat i naturalny, i sztuczny, zbudowany przez człowieka od Nowej Zelandii poprzez Azję, Europę, Amerykę, Afrykę. Ale czy to prawda, że świat jest piękny? Właściwie świat jest piękny dzięki naszemu mózgowi, bo to nasz mózg powoduje, że świat jest pełen kolorów, dźwięków, zapachów i smaków. Mózg ludzki pokrywa olbrzymi zakres od atomów do świadomości. Mamy percepcję, czucie, mobilność, emocje, funkcje wyższego rzędu, zachowanie, funkcje autonomiczne i własne ja. Wiemy, że mamy 4, 5, 6 zmysłów, właściwie ich jest więcej, bo mamy wzrok, słuch, smak, węch, równowagę, ale również wibracje odczuwamy, odczuwamy temperaturę, odczuwamy ból, poczucie czasu, a przede wszystkim zmysł położenia części własnego ciała.
wiele rzeczy możemy zrobić zamkniętymi oczyma. Jakie funkcje robi pień mózgu? Przede wszystkim jest to autonomiczna regulacja wielu funkcji ciała, bo w nim jest, w tym pniu jest wiele jąder, jak tu Państwo widzicie. A zaraz to się nie pojawia, coś się zmieniło, ale zobaczmy, czy możemy zrobić w ten sposób. Też się nie zmienia. A może tak. Dobrze. W tym pniu mózgu jest wiele jąder i te autonomiczne funkcje pokrywają pracę serca, krążenie, oddychanie, utrzymywanie świadomości, funkcje związane z nerwami czaszkowymi. Móżdżek kontroluje przede wszystkim mięśnie, napięcie, równowagę, koordynację czasową, sekwencjonowanie, jak również uczy się na błędach. Prawa półkula mózgowa jest bardziej artystyczna, bardziej intuicyjna, z większą wyobraźnią. Mówimy o osobach, które są praworęczne. Działa holistycznie, ona integruje informacje. Jest zaangażowana w analizę przestrzenną, rozpoznawanie twarzy, muzykę i emocje. Natomiast lewa półkula, czyli dominująca, jest bardziej analityczna i logiczna. Kontroluje język i arytmetykę, funkcjonuje jako interpretator. Zapewnia sens samego siebie, jak również jest dominująca i podejmuje ostateczne decyzje. Czyli na początku obie półkule w sposób demokratyczny dyskutują, wymieniają informacje przez połączenia, przez pęczki. Potem lewa półkula podejmuje decyzje. Funkcje płatów mózgu, czyli płat czołowy to jest głównie myślenie, poznawanie, planowanie zachowania, procesy strategiczne, podejmowanie decyzji, funkcje wykonawcze, myślenie abstrakcyjne, uczenie, samoświadomość, własne ja, wybór właściwej informacji ze zmysłów. Olbrzymia ilość informacji przetwarzanych. Kontrola ruchów dobrowolnych, planowanie ruchu, generowanie mowy. Płat ciemieniowy jest dotyk, ale świadomy dotyk, integracja informacji słuchowej, wzrokowej, dotykowej i określanie istotności danych sensorycznych. Płat potyliczny to głównie wzrok. Płat skroniowy, słuch, rozpoznawanie mowy, dotykowe rozpoznawanie twarzy. System limbiczny to głównie emocje, uczenie, pamięć i wyspa smak. Jeszcze niektóre obszary, mianowicie zakręt przedśrodkowy, czyli tutaj mamy zakręt przedśrodkowy, jest to kora ruchowa dotycząca ruchów dowolnych. Zakręt zaśrodkowy, czyli tu już mamy, jest to kora czuciowa, czucie świadome. Pole przedczołowe, czyli ta część tutaj to zrozumienie, percepcja, świadomość, osobowość, wyobraźnia, moralność, planowanie. Zakręt czołowy to ośrodek Broki, czyli tutaj w tym obszarze jest to ośrodek generowania mowy i zakręt skroniowy górny to ośrodek Wernickiego, ośrodek rozpoznawania mowy, czyli w tym obszarze. Wzgórze jest bardzo istotne, bo jest to czuciowa stacja przekaźnikowa. Oprócz węchu wszystkie zmysły przechodzą przez wzgórze, przez talmus tutaj. W środku około 2 cm długości, ale bardzo mocno upakowane, jest około 150 jąder. I wzgórze i kora mózgowa posiadają zwrotne połączenie, funkcjonują jak jedna jednostka. Czasami się ją porównuje do orkiestry. Pod wzgórze, tu mamy pod wzgórze ten hipotalmus, kontroluje funkcje trzewiowe, autonomiczne, endokrynoliczne, emocjonalne, motywacyjne, w tym reguluje temperaturę, bilans wodny, zachowanie dotyczące jedzenia, aktywność seksualną, rytm snu. Również stanowi centrum przyjemności. Jądra podstawne, czyli jak mówiłem, jądro ogoniaste, gałka blada i putamen, czyli skorupa. I to jest kontrola intensywności ruchów, skalowanie, koordynacja, zapamiętywanie wyuczonych ruchów. Czyli jądra podstawne i móżdżek stanowią naszą pamięć ruchów. Uczymy się jazdy samochodem, gry na pianinie, jazdy na łyżwach. To wszystko jest tam pamiętane.
I hipokamp, i ciało migdałowate, hipokamp odgrywa ważną rolę w pamięci, uczeniu, zachowaniu emocjonalnym i regulacji autonomicznego systemu nerwowego, natomiast ciało migdałowate, zachowanie emocjonalne, powonienie. I mamy wiele układów funkcjonalnych. Podstawowe to są ruchowy, czuciowy, w tym smakowy, wzrokowy, słuchowy, węchowy. Układ limbiczny. Funkcję obejmuje regulację napędu do działania i zachowania efektywnego oraz odgrywa istotną rolę w uczeniu pamięci. Raz szybciutko o zaburzeniach neurologicznych. Jest ich około 1000. Jest wiele grup. Są choroby naczyniowe, urazy mózgu i rdzenia, guzy odśrodkowe, padaczka, choroby ruchu, choroba Parkinsona, głównie jest ich w ogóle 300. Choroby nerwów, choroby psychiczne, choroby debilizacyjne, stwardnienie, rozsianie, głównie stępienie, upośledzenia, bóle, zawroty, procesy zapalne opon i rdzenia, zaburzenia metaboliczne, choroby mięśni. I teraz tak, jak to przedstawić? Symulujemy uszkodzenia i wiedząc, co się dzieje, jak symulujesz uszkodzenie, możesz połączyć trójwymiarowy obraz mózgu z całą listą symptomów, syndromów i tak dalej. I taki atlas został zrobiony, przy czym w tym atlasie tylko mamy zaburzenia wynikające z uszkodzenia w mózgu w obszarach anatomii regionalnej, nerwów czaszkowych i naczyń krwionośnych. Oczywiście w przyszłości planuję rozszerzenie tego atlasu. No, zobaczymy, czy będzie, czy znowu musimy go chyba przełączyć ręcznie. Dobrze. Przełączył się, tylko mamy niepełny rzutnik. Daje mi niepełny obraz i tu jest problem, bo nie mogę sterować nim. Zobaczmy, czy ja mogę mu zmienić screen resolution na większy. No, wygląda na to, że rzutnik to przyjął. Dobrze. Z tym, że ja zacznę jeszcze raz, bo system mi wszedł w inną rozdzielczość, mniejszą rozdzielczość i będzie gorzej widać. Czyli w tym przypadku, jak powiedziałem, symuluję za pomocą takich białych obiektów, białych kul czasami uszkodzenia i wiążę je z powstałymi zaburzeniami. Czyli mamy anatomię regionalną, nerwy czaszkowe i naczyniowe. Czyli na przykład, co się stanie, jeżeli jest pień mózgu, jest boczne uszkodzenie? To powstaje tak zwany syndrom Wallenberga. No ale oczywiście, co to jest ten syndrom Wallenberga? No to jest cała lista, że po tej samej stronie jest zaburzenia, jeśli chodzi o temperaturę i ból twarzy. Natomiast po przeciwnej stronie są zaburzenia bólu i temperatury dla całej części ciała. Czyli to wszystko jest wylistowane. No ale osoby takie jak pani profesor powie, no tak, 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 ale ja jestem neurologiem, ja potrzebuję tu troszkę inny opis, to my jeszcze żeśmy zrobili opis neurologiczny. W tym sensie, żeśmy powiązali to z książkami neurologicznymi typu Albert Stone, Mumenthaler czy Duss. Jeżeli chcesz mieć opis tak, jak to typowo neurolog widzi, czy jak się uczy, to ten opis też jest podany i można z tego opisu korzystać, czyli jest to pewnego rodzaju uzupełnienie. Ja wychodzę z założenia, że trzeba znaleźć metody jak najszybszego przekazu do jak najszerszej grupy osób, czyli metody graficzne, trójwymiarowe, interaktywne,
No i na przykład idziemy dalej, jeżeli jest uszkodzenie przyboczne, mamy syndrom Dejerina. To też ładnie pokazuje ten, więcej pokazuje moc atlasu, bo tak, jeżeli jest uszkodzenie środkowe, obustronne, to system nam mówi, że jest quad diplegia, czyli są wszystkie cztery kończyny niewładne, ale twarz jest oszczędzona, jak również jest kompletny paraliż języka. Oczywiście można tego się nauczyć, ale jeżeli się korzysta z atlasu, no to wiadomo, że wiązka, jak mamy połączenia, że wiązka korowo-rdzeniowa przechodzi właśnie tędy, do wszystkich, do całego ciała, czyli wszystkie cztery kończyny będą upośledzone, ale dlaczego na przykład mięśnie twarzy nie będą? Bo jak sobie je wyświetlimy, może tylko po jednej stronie, i dokładnie nerw siódmy, to widzimy, że nerw siódmy odchodzi wyżej niż jest uszkodzenie, odchodzi tutaj, i on dochodzi tutaj do mięśni twarzy, mięśni głowy i dlatego one nie są uszkodzone. Z drugiej strony, jak popatrzymy na język, bo mamy kompletny paraliż języka, jest nerw tutaj podjęzykowy, dwunasty, ponieważ on z tego miejsca odchodzi nam do języka, więc będzie uszkodzony. Czyli mówię, można tego wszystkiego się nauczyć, a można patrząc na anatomię w atlasie, wiele rzeczy wywnioskować i na tej właśnie zasadzie był atlas zbudowany. Pewnie nie mam za dużo czasu, żeby przez atlas dokładnie przechodzić, może kilka tylko przykładów. Co się stanie, jak na przykład jest móżdżek uszkodzony? No to mamy tak, ból głowy, nudności, wymioty, problemy z postawą, zawroty głowy, prawda? Dalej mówiłem o wzgórzu, że wzgórze jest takie istotne, że jest bardzo gęsto upakowane, w zależności znowu mamy tutaj wzgórze, czyli talmus, czyli jak mamy uszkodzenie tylnej części, to mamy zaburzenia sensoryczne. Jeżeli mamy zaburzenie części przedniej albo bocznej, mamy zaburzenia, jeśli chodzi o motoryczne. Jeżeli jest zaburzenie części grzbietowej i obustronne, mamy problemy z pamięcią, ale z nowymi tworzonymi pamięciami, czyli te pamięci, które mieliśmy do tej pory, to utrzymujemy. Podobnież jest z podwzgórzem, jak mówiłem, jest on odpowiedzialny za wiele funkcji, czyli na przykład, jeżeli tu jest uszkodzenie boczne, to są zaburzenia temperatury, jest hipertermia, czyli przegrzanie organizmu. Jeżeli jest znowu z tyłu uszkodzenie, to jest przegrzanie... Kończymy? Będziemy się trochę tak... Dobrze. Musimy sprężać. Musimy się sprężać. No więc, jak mówię, można się tym... Jeśli chodzi, bo czekają następne działania. Jeśli chodzi o nerwy, to znowu jeden może przykład. Czyli nerw węchowy pierwszy, jeżeli jest uszkodzenie, to mamy anosmię, czyli utratę węchu, kakosmię, czyli mamy jakieś dziwne, nietypowe powonienie, hiponosmie, czyli osłabione, hipernosmie, wzmocniony, albo mamy jakąś halucynację. I to wszystko jest zrobione dla wszystkich nerwów. A potem jeszcze mamy też wiele rzeczy, jeśli chodzi o naczynia. To pani profesor pięknie nam opowiedziała o udarze mózgu, czyli na przykład co się stanie, jeżeli przednia twarzowa arteria jest zablokowana, czy na przykład boczne i tak dalej. Łącznie nawet, jeżeli coś się stanie, jeżeli są tętniaki, czyli to jest przykład tętniaka, więc też atlas mówi, co się dzieje. Czyli ponieważ kończymy, to szybciutko może jeszcze dokończmy slajdy. Czyli co? Wrócił. Wrócił.
Czyli w podsumowaniu, Atlas Mózgu to platforma, która integruje i prezentuje naszą systematycznie rosnącą wiedzę o mózgu i zdrowiu. Jest użyteczna nie tylko edukacyjnie, ale jak mówiłem, klinicznie atlasy są stosowane przez wiele firm. Również proponuję, żeby zbudować atlas dla każdego, podobnie jak są grupy krwi. Mamy grupę krwi, powinniśmy mieć atlas naszego mózgu, który może podejmować ułatwianie decyzji. Jeśli chodzi o mózg, jest to wynik najdłuższego projektu badawczo-rozwojowego ewolucji. Pomimo olbrzymich wysiłków, naszymi względnymi prymitywnymi technologiami możemy jedynie, uważam, skrobać powierzchnię potęgi mózgu. Przyszłość. W nadchodzących dekadach potęga neuronauk będzie eksplodująca. Pewnego dnia może będziemy w stanie, przynajmniej częściowo, rozumieć mózg neuron po neuronie, układ po układzie, zapobiegać, diagnozować, leczyć wszystkie choroby neurologiczne, potęgować naszą inteligencję, doładowywać naszą pamięć, doładowywać nasze umiejętności, komunikować się telepatycznie, kontrolować otoczenie umysłem, implantować maszynom naszą inteligencję. Możliwość kopiowania mózgu, zwłaszcza świadomości, jest to droga do nieśmiertelności. Bez naszego ciała nie będzie chorób, nie będzie też ograniczeń czasowych, będziemy mogli podróżować po wszechświecie. Czyli świat przyszłości to świat umysłu. Dziękuję bardzo.